śniegu, a śniegu w tej chacie. Będę wychodził, to pozamykam te drzwi. Ale dość ciekawa chatka, fajna. Z dwoma piętrami. Tu jest góra. Tu jeszcze nie zaglądałem. Jakiś schowek. Co to jest? Nic tu nie ma. Tu jest wyjście na taras. Ale zamknięte. Jakiś schowek. Tu jest pomieszczenie ciekawe. No. Tu robili jakieś materiały. Widzicie? Przędziło. Ciekawe. Wrzeciono. No, mieli trochę sprzętu. Coś tutaj się działo. Robili wełnę, robili dywany, chodniczki. Zobaczcie. Jeszcze niedokończone. Świetne. Proszę. Cały koszyk wełny. O. Pewnie by tu poznajdował jeszcze parę fajnych rzeczy. Trampki, kijki. Jakieś popakowane w kartony. Ale tu już dawno, dawno nikt nie zaglądał. I jeszcze jedno pomieszczenie sypialne. I tu było jakieś dziecko. Na bank. W ogóle jakaś straszna lalka. Ciekawe, co tu się w nocy będzie działo. Ale ile książek. Proszę, proszę. Wow. Tu też jakiś schowek na materace. Biurko dziecka. Co to jest? Ciekawe, który to rok. Jakieś bileciki. Coś z Malmy. No, 1855-1955. Historia. Dużo historii tu jest. Trzeba było przejrzeć wszystko, zobaczyć. Jakaś gra planszowa. Oho, ktoś tu jarał. Rzutki. Proszę, może zaraz coś znajdziemy, jakąś datę konkretną. 1855. Ciekawe miejsce. Znowu książki, też jakieś stare w ogóle. Wow. Mega. Idziemy pierwszą lepszą, zobaczymy co to. Czy jest to jakiś rok podany? Mnie rok interesuje. Może jakaś dedykacja będzie? Svensk literatur. Oho, Schopenhauer, Malmö, Berlin. Wiem, tutaj mieli bardzo dużo wspólnego coś z Niemcami. Łóżko, materace. Tu też piecyk w pokoju. Tu jeszcze jakieś pomieszczenie jest. Oj, mnóstwo materiału. Ojej, ja muszę się przyjrzeć tutaj. Zobaczcie, na ścianach coś wiszą, jakieś gazety stare. Wow. Notesy czy książki? Książki. Też jakiś komplet książek. Zobaczcie, ile, cała torba. No, niesamowite miejsce. Ciekawe, co by tu znalazł, jakby
jakby pogrzebał. W sumie mam czas, dlaczego by nie? Nie ma prądu, nie ma wody. Wszystko jest powyłączane. No widzi, prąd odcięty. Tu też jest jakieś jeszcze pomieszczenie jedno. Sieci, osełka do noży. To jest taki warsztat. Wygląda na to. Jakieś krzesło, zobaczcie ile sieci rybackich. Normalnie skansen, muzeum. Starno, o tu jeszcze wiszą sieci. I to całkiem, całkiem konkretne. Dużo drewnianych wyrobów. Wow.